Cześć seniorzy, witam Was serdecznie. Nazywam się Ania Danerska i tworzę Lalki Reborn. Na pewno część z Was kojarzy mnie z wizyty w Waszym klubie Srebrni, gdzie byłam właśnie z moimi laleczkami i pokazywałam Wam, co takiego robię, jak wyglądają takie laleczki, z czego się je wykonuje itd., itd. Całkiem niedawno moja kuzynka Magda poprosiła mnie, abym dołączyła do Waszej grupy na Facebooku. I tak postanowiłam, że to po prostu zrobię. Zobaczyłam, co oglądacie, co robicie, czym się interesujecie. I pomyślałam, że może zaciekawią Was także moje filmy, które tworzę już, myślę, że nawet od 3 lat na YouTubie. Raz w tygodniu ukazuje się taki mój odcinek, gdzie pokazuję, nad czym pracuję, albo co aktualnie skończyłam. Czasem mówię o laleczkach i tak pomyślałam, że może akurat będą się Wam podobać takie treści w ramach w zasadzie spędzenia wolnego czasu. Wszyscy teraz jesteśmy pozamykani w swoich domach i internet to jest nasze takie jedyne okno na świat, dlatego fajnie by było to wykorzystać. Mi jest bardzo miło i bardzo się cieszę z tego, że mogę coś dla Was nagrać, że możecie to zobaczyć. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ponieważ tych filmów już troszeczkę na YouTubie jest, tak postanowiłam, że zrobię taki filmik, gdzie Was troszkę wprowadzę w tą tematykę, o czym na przykład mówię. Ale zachęcam także do obejrzenia tych starszych filmów. Może akurat coś się Wam spodoba. Teraz jesteśmy w mojej pracowni, gdzie wszystkie te lale się tworzą. To jest taki mój ciasny, ale własny kąt. A w zasadzie tutaj więcej niczego nie potrzebuję. Jest wszystko to, co wykorzystuję do tworzenia tych lal. Jest to moje stanowisko pracy. Wszystkie farby, wszystkie akcesoria są tutaj pochowane na półeczkach, na szufladkach. Więc tutaj pracuję na co dzień. I właściwie chciałabym Wam dzisiaj w tym takim pierwszym dla Was odcinku i nakręconym tylko dla Was troszeczkę Was tutaj wprowadzić. Jest to moja pracownia i tutaj, jak widzicie, za mną są już pozaczynane jakieś prace. Są to laleczki Reborn, które tworzę na zamówienie. Niestety nie mam tutaj żadnej, którą mogłabym Wam pokazać w całości, ale na pewno możecie je zobaczyć w tych przyszłych odcinkach i w tych, które już są pokazane na YouTubie, na moim kanale. Więc tak. Nim zacznę jakąś pracę, najczęściej są to lale zrobione na zamówienie, dlatego z moją klientką, z moimi klientami spisuję taką umowę, gdzie piszemy wszystkie wymagania, które ja mam spełnić, czyli na przykład jeżeli dziś ja mam mieć długie włosy albo krótkie, jeżeli mam mieć kolor oczu niebieski czy brązowy, tam jest w ogóle bardzo dużo detali, o których musimy porozmawiać, nim zacznę w ogóle pracę. Następnie wybieramy model laleczki i ja ją sobie tutaj później powolutku tworzę. Są takie różne suszarki, takie stojaczki, gdzie jak widzicie, układam sobie po kolei wszystkie elementy lal. Tutaj są moje farby. Tak wydaje mi się, że wyglądają na malutkie, natomiast to są farby bardzo wydajne, ponieważ są to farby transparentne, czyli takie przejrzyste. One tworzą tylko taką powłokę koloru. Tych warstw na lale nakłada się paręnaście, nawet czasem parę dziesiąt, dlatego tworzenie tych lal jest takie pracochłonne. Wszystkie farby mieszam sobie tutaj na takiej palecie. Ona jest zamykana, dlatego żeby te farby tak szybciutko nie schły. Zobaczcie, cała paleta różnych kolorów. Wszystkie te kolory używam do stworzenia kolorytu skóry. Są tutaj nawet takie kolory w zasadzie nietypowe. Chyba najbardziej nietypowym kolorem jest ten zielony, a jest on bardzo, bardzo potrzebny do stworzenia takiego właśnie naturalnego odcieniu skóry. Te lalki, które tutaj teraz widzicie, ja Wam zaraz tutaj jeszcze pościągam to, co jest nade mną, one są wszystkie w trakcie tworzenia. Czyli tutaj moje dzieci się w ogóle dobijają do drzwi. Słuchajcie, wszyscy teraz jesteśmy w tych domach pozamykani, więc na pewno to, co słyszycie w tle, te różne zabawy, śmiechy, wołanie, to są moje dzieci, które są w tej chwili z moim mężem. Ale tym się nie przejmujcie, myślę, że wszyscy mamy w tej chwili takie same warunki. Wracając do tych lal, nakładane są na każdy element różne odcienie właśnie farb. I dzięki temu tworzę ja koloryt skóry. Tu jest akurat rączka. Już Wam pokazuję, jakie tutaj jeszcze są lale dzisiaj ze mną. Robię sobie troszeczkę miejsca.
Zazwyczaj w tych moich filmikach nie tłumaczę, jak te lale powstają, tylko pokazuję albo, że na przykład pracuję w tej chwili. I teraz uwaga, uwaga, bo ściągam taką suszarę. Zobaczcie sobie, ile tego tutaj jest. W sumie teraz patrzycie razem z tą malutką na 4 lalki. O, i zobaczcie. To jest na przykład lala, która nazywa się Saskia. Tak jak mówiłam, na tych moich filmikach, tych, które tworzę w zasadzie nie dla konkretnego odbiorcy, tylko dla wszystkich zainteresowanych, nie mówię, jak te lalki powstają krok po kroku, tylko na przykład tłumaczę, że pracuję w tej chwili sobie nad lalą, nad modelem Saskia, że na przykład będzie ona miała włoski brązowe, albo jeszcze nie wiem, jakie będą włoski, albo że na przykład sobie pani zażyczyła długie i gęste. Wszystko to w taki sposób omawiam. To są jej nóżki. Wszystko jest na razie w częściach. Tak. I rączki. Hop. I rączki. I w taki sposób rozłożone są kolejne lale, tak? Czyli tu jest następna. Ta będzie, to jest lalunia, która śpi sobie. Jest to Ruby by Cassie Brace. Tak się nazywają te modele. Każda lala ma swoje imię i swojego wykonawcę, czyli rzeźbiarkę, która rzeźbi taką laleczkę. Czyli to jest Ruby. I autorką tej rzeźby jest Cassie Brace. To jest zagraniczna artystka, bardzo, bardzo znana. A tutaj jest taka mini laleczka, to jest mini reborn, jest to Emma. I autorką tej rzeźby jest Denise Pratt. Ta lala, słuchajcie, pomimo tego, że teraz jest taka różowa jak świnka, ona będzie miała ciemną karnację. To będzie taka mulatka, coś takiego. Z ciemnymi włoskami i z brązowymi oczkami. I jeszcze tutaj mam jedną dzidzię taką, dosyć dużą, która jest w tej chwili w takim piecyku. Zobaczcie, za każdym razem, kiedy nakładam jakiś kolor na lalę, to muszę ten kolor utrwalić, teraz mnie na pewno nie widać, utrwalić muszę go w wysokiej temperaturze, dlatego mam właśnie ten piecyk, do którego wkładam części lali i później załączam na wysoką temperaturę. Załączymy. Załączymy, nie załączymy. O. O. I w taki sposób, przy otwartym oczywiście oknie, utrwalają się kolory na lali. Ja to tak tylko demonstracyjnie zrobiłam, żeby Wam pokazać. Teraz sobie ten piecyk wyłączę i pokażę Wam, jaka lalka jest w środku. Myślę, że jak będzie ta lala skończona, to będzie to taka naprawdę perełeczka. Zobaczcie, taka uśmiechnięta dzidzia. Jest to model Maddie by Bonnie Brown, czyli lala ma na imię Maddie. Autorką rzeźby jest Bonnie Brown, też bardzo znana, sławna artystka w tym świecie reborningu. Tak? Dobrze. Co jeszcze a propos tych moich filmików, na co możecie jeszcze liczyć? Czasem bywa tak, że pokazuję rzeczy, które przyjeżdżają na mój sklep. Bo oprócz tego, że tworzę takie lale, prowadzę też sklep internetowy z akcesoriami dla artystów takich jak ja, którzy tworzą również lalki i pokazuję, że na przykład na mój sklep przyjechały różne części. Każdą lalę omawiam, każdą pokazuję, bardzo często nad każdą się zachwycam, bo to naprawdę przynajmniej we mnie budzi taki podziw, że ktoś może wyrzeźbić takie dziecko własnymi rękami. I co jeszcze mogę Wam powiedzieć na temat tych filmików? Na pewno omawiam także ciuszki, które do mnie przyjeżdżają, bo zamawiam je z różnych sklepów, czasem zamawiam ciuszki, które są ręcznie robione i tak samo pokazuję właśnie, co do mnie przyjechało. I tutaj sobie też przygotowałam parę takich pokazowych ciuszków. W tym poprzednim odcinku, który się pojawił w tym tygodniu, właśnie przyjechała do mnie paczka ubranek niemowlęcych, bawełnianych, bardzo pięknych, każdą jedną sukienkę, każde jedne body, każde pajacyki, wszystko po kolei omawiałam, pokazywałam, bo myślę, że chyba wszyscy po prostu lubimy oglądać nie tylko ubranka, ale w ogóle jesteśmy zajęci tym właśnie podglądaniem, oglądaniem takich rzeczy i tak uznałam, że będzie to fajne, jeżeli będę pokazywała także ubranka niemowlęce, które kupuję dla moich lal. I powiem szczerze, że to się przyjęło, mam nadzieję, że i Wam się spodoba. I żeby zrobić tego taką próbkę, pokażę Wam tutaj takie perełeczki, które mam. Myślę, że będzie budziło zainteresowanie na pewno takie ubranko. To jest komplecik wykonany na szydełku ręcznie przez panią,
piękny, to jest sukieneczka. Zobaczcie sobie. Na pewno część z Was ma takie talenty właśnie, że albo panie, albo panowie robią na drutach, albo właśnie szydełkują. Takie cudeńko do mnie trafiło. Taka sukieneczka. I do tego jest śliczna czapeczka. I wszystkie te ubranka tak właśnie po kolei pokazuję. Naprawdę czasem są tutaj cuda. Oglądający komentują, że się im podoba. Albo też, że nie bardzo, że wolą inny styl. Zobaczcie, tutaj jest na przykład taka bluza. Piękna bluza, malutka. W ogóle te ubranka są słodziutkie, bo są wszystkie w takim malutkim rozmiarze. Dżinsy. Najmniejsze dżinsy na takiego małego człowieka. Tak, mam tutaj także taki garniturek. O, zaraz mi się piecyk wyłączy. Już się wyłączył. Proszę. Garniturek dla małego elegancika. I jeszcze Wam pokażę taki fajny płaszczyk, takie futerko na małą damę. Tak to wygląda. I tak mniej więcej właśnie przebiegają te moje filmiki. Mam nadzieję, że dla Was te treści będą również ciekawe i myślę, że tak jak powstają moje odcinki, tak raz w tygodniu będę się starała na Waszej grupie właśnie udostępniać. Także zachęcam do obejrzenia, może akurat Was zaciekawi to. Można też sobie wejść na mój kanał przez YouTube'a. Ja Wam nawet tak pomyślałam, że pokażę w ogóle jak to zrobić, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą. Powiem Wam szczerze, że komputerowe, internetowe, komórkowe rzeczy dla mnie też nie są takie proste. Zawsze muszę prosić męża o pomoc, ponieważ nie ze wszystkim sobie radzę. Dla ułatwienia ja już Wam podam link do mojego kanału i tutaj są znajdują się filmy. I na przykład, jeżeli sobie klikniemy tutaj na jeden z tych filmów, mam nadzieję, że to widać, to poniżej zawsze są filmy polecane. I ten pierwszy z góry przeważnie też jest moim filmem. Także można sobie bardzo łatwo przejść do kolejnego filmu. Ja zachęcam Was też do klikania tej łapki w górę, jak widzicie tutaj. I teraz jak nawet oglądacie ten film, to na dole ekranu jest taka łapka w górę, zaraz jest obok łapka w dół. Będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniecie tą łapkę w górę, ale nie jest to obowiązkowe. Tutaj jest też taki napis subskrybuj. Oznacza to, że będziecie śledzić na bieżąco mój kanał. Czyli jeżeli wstawię nowy film, to Wy dostaniecie powiadomienie, że Ania Wanelska wstawiła nowy film, możecie sobie obejrzeć. Jak macie ochotę, możecie kliknąć, ale tak samo nie trzeba. Ja myślę, że po prostu fajnie będzie razem spędzić ten czas. Mam nadzieję, tak jak mówiłam, że filmiki, które tworzę, będą się Wam podobać. Będziecie mogli sobie oglądać kolejne małe dzidziusie, które powstają w tej pracowni. Mi jest bardzo miło, że zostałam zaproszona na Waszą grupę i pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!